Początki założenia naszej spółdzielni sięgają 2016 roku, gdzie już wtedy jako grupa nieformalna spotykaliśmy się w celu, aby wspólnie organizować imprezy, pikniki dla mieszkańców i bardzo dobrze nam to wychodziło, dlatego postanowiliśmy sformalizować nasze działania. Nasza spółdzielnia od samego początku powołania stawiała na rozwój. Każdego roku powołujemy nową branżę, począwszy od branży ochrony, gdzie zupełnie inną branżą jest świadczenie wynajmu urządzeń dmuchanych dla dzieci. Trampoliny Bungee, 4 stanowiska, też testowałem. Koleżanka, która jest wykwalifikowaną księgową, prowadzi nasze biuro rachunkowe. W naszej spółdzielni ponad 90% osób zatrudnionych to właśnie osoby z wykluczenia społecznego, osoby, które wypadły z rynku pracy, a my tym osobom pomogliśmy wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. A są to byli więźniowie, są to osoby z ośrodków uzależnień i również duże grono osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia Multiservice!